Znaczy, tu chodzi o to pancerz, że i tak będziemy mieli oba. Chodziło mi o kolejność bardziej, co mi się przyda już teraz, wiesz, nie? Walczyłem ze sobą po prostu wewnętrznie. Które z tych dwóch przyda mi się teraz bardziej? Nie gryź mnie tu. Pięć HP mi zabrał, no. Ham. Ale on to szybko czyści, kurde. Nie musimy tyle biegać. Kejtować i tak dalej. Czyli tu nic nie ma, stąd sobie będą wychodzić, okej. Muszę się do niego przyzwyczaić przede wszystkim. Jak mówiłem, to jest troszeczkę challenge, że na 800% gram bohaterem, którego nawet nie spróbowałem wcześniej, no ale cóż. Damy radę. To jak nie my, czaty. Powoli sobie ich wyczyścić i będzie gicier. Pięknie, 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 pięknie. Dobra, dobra. On zajebiście czyści, jak jest ten... Jak ten jego mały radius, jak one się zbiją w ekipę, łapie, to on zajebiście czyści po prostu. To są nejdy? Tak, nejdy, dobrze pamiętałem. Dobra. Let's go, let's go. 5 na 48. Dobry dzień jest dzisiaj, naprawdę. Z kopyta zaczęliśmy to 800%. Bardzo mnie to cieszy. Mówię, najważniejsze tak naprawdę to jest pozbyć się tych nawyków, które zyskaliśmy posiadając całą tą technologię na wcześniejszym przejściu. Nie mamy tych wszystkich wygód, trzeba o tym pamiętać. Ale świetny jest ten jego zasięg, naprawdę. Calliope jest bardziej micro postacią. Trzeba więcej kajtować, przerywać ataki, hold position, inne pierdoły. Które to było, które? Nie, u góry było automatyczne, oho. Ta, to był dziedziniec. To było automatyczne bronie? Ta, broń automatyczna, sektor C. Dobrze pamiętam, czyli to sobie otwieramy. Przerażająca muzyka na turety automatyczne. Teraz zanim cokolwiek otworzymy, to jest masa walkerów. A szkoda tracić na nie nejdy. Więc co zrobimy? Będziemy ich wysadzać po prostu powoli. Bo chcę, żeby te wieżyczki były wolne i nie zajmowały się strzelaniem do tych walkerów właśnie. Jak otworzymy jakiekolwiek drzwi. Te wieżyczki mają się skupić na tym, co wyjdzie przez drzwi. Gicior. Trochę się Kalus nam powtarza, no ale cóż. Dawaj mnie to. I tu już nie ma nikogo, prawda? Dokładnie, dobra. I powolutku teraz czyścimy jednymi słowy. Drzwi, cyk. Nie widzę żadnych runnerów. Siejemy trochę przypału w środku. I to się będzie samo czyściło. A raczej powinno. Czyli tutaj byli runnerzy. Tak, tutaj byli runnerzy. To są dwa nejdy, mamy sześć jeszcze, reszta się wyczyści.
Dokładnie, bo nie chcemy tych wieżyczek tracić przede wszystkim. To jest numer jeden. Tych wieżyczek nie można tracić. Okej. Sobie podchodzą? Nie podchodzą sobie. Dobra. Reszta też tutaj powinna sobie podbiegać powoli. Wieżyczki sobie z tym poradzą. Prut, 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 dokładnie. Teraz to otwieramy. Z tym sobie również wieżyczki poradzą. Tu chcemy strzelić z dwa razy. I się stąd ruszyć. I wieżyczki świetnie sobie tutaj poradzą, dokładnie. Powinniśmy być w stanie to poczyścić nim, prawda? Nie, będzie za dużo tych runnerów. No i okej. I to powoli wszystko będzie czyszczone. Ale on jest świetny z tym swoim zasięgiem. Matka, jak mi się ten zasięg podoba. To jest numer jeden, co za nim przemawia. Teraz możemy podlecieć tu. Bum. To rzucimy nadem. To bardzo przyspieszy cały proces czyszczenia. Bo to, że ma ten splash damage, to jest po prostu fajny bonus, ale ten jego zasięg. To jest coś pięknego po prostu. Okej. To jest też zamknięte. Tutaj coś jest. Wieżyczki słyszałem od czasu do czasu coś tam czyszczą. To te zombie coś mniej podchodzą sobie tym razem, nie wiem. Dziwnie się zachowują na 800%, naprawdę. Niby mają... Niby naprawdę agrują się z połowy mapy i tak dalej i jest o wiele większy przypał. Ale nagle niektóre stają w miejscu i w ogóle się przestają interesować czymkolwiek, co się wydarzyło przed chwilą. To jest mega dziwne. Coś runnerzy pojedynczy. O, albo widzicie, gdzie ci runnerzy prowali biec? Gdzieś w dół w ogóle. O tym mówię, że to jest dziwne. Dobra, to też się powoli wyczyści. Czy my to wszystko... My teraz biegamy tak szybko jak runnerzy, albo nawet trochę szybciej od runnerów, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Trochę szybciej niż runnerzy biegamy. Okej. Biegamy wystarczająco szybko. 2,4, 1,7. Ło, o wiele szybciej biegamy od runnerów. Dobra, to już w większości też jest poczyszczone. Ojejka. Misję bohaterem, nie? Czaty. Misję bohaterem. Uwielbiam i nienawidzę po prostu w tym samym momencie. No rusz się. On jest świetny, naprawdę. Ten zasięg robi tak ogromną różnicę. I dwóch naraz. Pięknie. Strzelisz? Nie strzelisz. Teraz strzelisz. I nikt nie biegnie? No mówię, o tym właśnie mówię. Dziwnie się zachowują. Nie wiem, czy to na pewno działa tak, jak powinno na 800% ogólnie. Ja rozumiem, że też nie chcieli przesadzić z tym, z jak daleka się agrują te zombie. Ale z drugiej strony one się czasem w ogóle nie agrują. To jakby coś było nie halo z tym systemem. Units
Ale możemy ich trochę przytankować, bo wtedy się zbierają ładnie i możemy paru naraz wysadzać. Mamy 180 HP w porównaniu do 75, które ma Calliope, no to jest naprawdę... trochę mem. Dobra, gicior. Oczywiście jak zawsze masa zombie. Do przebicia się po lód. Planerzy pierwsi. Matko, ale on się będzie wydzierał jeszcze, serio? Okej, tutaj nie pamiętam zbytnio, czy coś było w ogóle. Nie. Samochód dla graczy? Podejrzanie jak Prima Prilis brzmi ogólnie. Jeżeli mam być szczery. Tak jak ten toster, nie? Od Razera. Który również był żartem na Prima Prilis. Zaraz mamy nalot od Kitka, protect the stream. What? Jaki nalot od Kitka? Co tu się dzieje? Wolfie, protect the stream. Hold the door! Nie, do góry. Dobra, to jest git. O, czemu was tutaj tak dużo? Proszę oddać skrzynię. Ideolo, para naraz spada. Oho, już nadlatują. Co on tworzy? Maltar, o czym ty piszesz? Ja nie wiem. Zaczynam kwestionować to, że dałem mu moda, nie? Ja nie wiem, co się z nim dzieje. Jakieś kapsy, oho, już nadlatują i tak dalej i nagle spada. Ty się dobrze czujesz? 261 tysięcy ma kosztować, oni się dobrze czują? What the hell? The party has just begun. Ale 88 sztuk tylko, tak? Taki partnered deal jednymi słowy, okej. Rzuciłbym tu nade'em, ale wolę sobie zachować te nade'y. Dobra, niech on postrzela chwilę. Wszystko na rynek chiński? Nie, no oczywiście, no to u nich to się przecież rozchodzi jak świeże bułeczki. Wszystko co jest gaming, nie? Tak samo jak widzisz, gry na telefony i tak dalej u nas zupełnie nie istnieją, a u nich to jest bardzo duża część gamingu, tak? Albo gracze e-sportowi z Korei czy właśnie Chin i tak dalej są często bardziej rozpoznawalni niż muzycy od nich, nie? Mają o wiele większy following i o wiele więcej ludzi ich zna niż jakichś tam muzyków i tak dalej. To jest przerażające. Jak u nich kultura gaming... Znaczy przerażające, to jest pocieszające przede wszystkim, że tak przyjęli kulturę gamingu, gdzie u nas jeszcze całkiem niedawno byłeś totalnie... Chociaż dalej jesteś totalnie dziwny, jak nie wiem, grasz w gry albo nie wiem, coś w tym rodzaju. Słyszałem wypowiedzi jakichś tam komentujących, nie pamiętam czego to było. Czy to było CS-a właśnie? Czy Rainbow Sixa? Profesjonalny właśnie komentator i tak dalej. I że znajomi dziwnie na niego patrzeli, jak powiedział, że komentuje gry komputerowe i tak dalej, nie? Że nawet spotkał się z wyśmiewaniem ze strony właśnie rodziny czy tam znajomych i tak dalej. No to jest mega dziwne po prostu, no. A zresztą spotkałem się z podobnym odbiorem na początku.
Wiadomo, parę razy jakiś tam, jak jeszcze mieszkałem z mamą i tak dalej, jakiś tam stream był prowadzony. I z kim on tak cały czas gada, nie? Jak telefon od rodziny albo przyjechali na kawę czy coś w tym rodzaju. No z ludźmi z internetu. To on już nie ma zwykłych kolegów? Nie może spotkać się z kolegami? Tak, no to nie o to chodzi, no to... Można mieć kolegów, znajomych i tak dalej, IRL, ale was też uważam wszystkich za kumpli, ziomków, przyjaciół, mordeczki, zwał jak zwał, każdy nazywa po swojemu i każdy nazywa inaczej. I często gęsto wolę z wami spędzać czas na streamku i tak dalej, niż spotykać się na przykład z moimi starymi znajomymi albo coś w tym rodzaju. Ja nie wiem, jak z całkiem normalnych ludzi za czasów szkoły można wyrosnąć do takich totalne dzbany po prostu. Jeszcze do tego bez uszka, więc nawet nie ma tego jak podnieść, jak dobrze zalejesz wodą. Bo Wolfie to taki dzban, ale jeszcze chociaż z uszkami jest, nie? Że można go podnieść przynajmniej. Dlatego często mówię, że streamowanie jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się w życiu przytrafiło. Mam na myśli, że ktokolwiek z was zaczął się pojawiać na streamie i tak dalej. Zacząłem bardzo fajnych ludzi poznawać po prostu. No dobra. I tak was na miny będziemy wciągać. Jeden nade i wycofka. Jeden nade. Muszę zostawić przynajmniej dwa nade na ten pokój, który jest za tym pokojem. Dzień dobry, hejter. Co tam słychać? Znaczy, tu już nawet nie mówimy o tym, że ktoś na przykład mówi, wiesz... Że jak można oglądać, jak ktoś gra w gry albo coś w tym rodzaju, po czym idzie, tam odpala piłkę nożną albo coś w tym rodzaju na ekranie. Czy koszykówkę, coś w tym rodzaju. Rozumiem, że... Jestem o wiele mniej ciekawy niż dobry serial albo coś w tym rodzaju. Ale jeżeli mnie na przykład nie interesuje zupełnie piłka nożna albo coś w tym rodzaju, bo jestem gruby. Więc no jakoś się nie widzę, co najwyżej na bramce. To wolę sobie posiedzieć, pooglądać, jak ktoś gra w jakąś tam gierkę i sobie z nim pogadać i tak dalej. Podejrzany, nie? Umierasz? Od czego? Nie umieraj. Umieranie nie jest dobre. Nie można umierać. Dawaj, gruby. Skakuj na bramkę. No, weź się zainteresuj tu mną może, co? No właśnie, chodź. Wróciłem i wciąż żyję. O, ten co na siłkę poszedł wcześniej. Żyje. Dobra, będzie o wiele szybciej, jak cię wciągnę na minę. Nie chcę wykorzystywać nade'ów, mam 7. Niby sporo, ale zaraz nimi porzucam trochę. Ręce mi odpadają. Si, to niedobrze. Ręce są całkiem potrzebne ogólnie do życia, wydaje mi się, wiesz? Znaczy, no nie, no. Są ludzie, którzy rodzą się bez, czy tracą i tak dalej, i świetnie sobie dalej dają radę i tak dalej, no ale fajnie mieć ręce ogólnie. That's one. That's two. That's three. That's four. I powinno być git. Okay. Pięknie. Tu jeszcze będzie ta łazienka ogólnie, z której wypadnie milion zombie. Mamy 4 apteczki, więc mogę was stakować na sobie po prostu, tankując was i tyle. O, shit.
Nie gryź mnie tak bardzo, proszę. Okej, jest git, jest git. Apteczka. Raczej nie będzie nam potrzebna, ale dobrze jest mieć. Apteczkę. Dokładnie. Coś jeszcze jest gdzieś? Jakieś butelki, coś, nie? Dobra. Dobranoc. Dawaj mi to wszystko. Świetnie. Tu powinno być wszystko. Wydaje mi się, że wszystko mamy zebrane, prawda? A to wygląda. Dobra, dawaj to do góry. Tu jeszcze dół i powinno być git. To nieźle, Inas. To ty dzisiaj hardy dzień treningu miałeś, kurde. W takim razie. To dzisiaj tam hardo trening, kurde. Czy tutaj naprawdę nic nie było? Wait, tutaj zawsze przynajmniej jedna rzecz była do złapania. Interesting. Okej, coś zmieniło miejsca, chat. To badań jeszcze i jeden item za dziesiątkę do punktów Imperium, okej. Parappa de rappa. Okej. Tutaj nam znowu chwilę zajmie, bo turety są bardzo daleko, więc będę to powoli czyścił. Ale jak już wejdziemy do pokoju, będzie o wiele szybciej. Dokładnie. Tu już teraz będzie o wiele szybciej. Wszystkich pousuwać z tej strony, tam jeszcze jeden jest, ale spoko. Mamy cztery apteczki, powinno być git. Jeszcze tego jednego usuń. Tu do końca nie trzeba iść. I to powinno być git. Nie wiem, czasem stoją koło siebie, a ten obuch nie działa, nie? Nie wiem, dziwne to jest. Bardzo dziwne. Ten sobie powolutku idzie. Dobra, czyli tutaj w rogu jedynie coś jeszcze może być. Perfect. So glad to do it. O, tutaj pięknie, tam cztery naraz padły. Takich strzałów więcej potrzebujemy właśnie. Jak stakują się razem na jednym tajlu po prostu. Tu będzie trochę damage'u. Możemy to przyjąć na rzecz zabijania paru naraz. No właśnie. Po to mamy te apteczki. One się zbierają naraz, bijąc nas po prostu. A my ich zbijamy, bo się zbijają fajną ekipkę wtedy. Dobra, najpierw runnerów chciałbym pousuwać. Runnerzy będą mi robić plecy cały czas. Walkerzy? No problem. Mogę się po prostu od nich odsunąć. Runnerzy? Duży problem. Potrafią bardzo szybko zamknąć. Okej, nade'ów tutaj nie widzę. I tak będziemy musieli tamten róg sprawdzić. Ale przebijmy się najpierw tutaj. Okej.
Goodbye. A tutaj też są runnerzy, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, żeby się pilnować wrajczego przed runnerami. Jeden plecy robi. Widziałem cię tam dwóch. To jest to, skąd wy się zbiegacie w ogóle? Wy się zbiegacie zupełnie gdzieś tam w ogóle poza obszarem mojego widzenia. I kolejny leci. Dobra, dobra, usuwaj, 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 usuwaj. Tak, 20 minut na Hero Mission to jest tak całkiem spoko. Nie przesadzajmy. Posprzątaj to jeszcze trochę. Tak będą tu wyłazić. To będzie o wiele ostrożniej, bo jeszcze runnerzy tutaj wbiegają. Czegoś szukacie, chłopaki? Mnie już tam nie ma. Dobra. To powinny być badania. Dokładnie. You made my day. Tutaj muszę pamiętać, w razie czego ono wychodzić nowe. Runner stoi za drzwiami zaraz. Okej, czyli tu nic więcej nie ma. No nie, nie widzę, żeby było coś więcej. Okej. Czyli mamy mały problem. Gdzieś popomijałem trochę rzeczy. A nie, tu jest jeszcze jeden cały pokój. Okej. Okej, odnalazłem się, czat. Wiem, gdzie jestem i co robię. Tylko, że trzeba się pilnować, bo nie mamy już nade'ów. A to może być całkiem duży problem. No problem? Okej. Mówię, że to może być całkiem duży problem, a on mi odpowiada, że no problem. Niech będzie. Okej, okay, problem jest taki, że Tuxedo Zombies tak zwane, czyli te właśnie w garniaczkach, schodzą na dwa strzały. No, spoko, mamy masę apteczek po prostu. Z tym sobie świetnie poradzimy. Wszystko? Okej, okay, gdzieś przegapiłem jakiś mały pierdutek w którejś z sal. Jakiś naszyjnik pod ścianą. Bądź coś w tym rodzaju, co daje 10 punktów. Stań sobie tak, żebyś mógł w razie czego strzelać, jak coś się tu wbiegnie do sali. Ja bardzo szybko tylko oblukam całość mapy, czat. To mogło być gdzieś tutaj na przykład. Gdzieś jeden pierdut jest po prostu na mapie, którego nie podniosę mi się ma. Też nie? Też nie? Na razie patrzę na takie oczywiste miejsca. To było dziwne, że na prysznicach nic nie było, nie? Bo to ma parę prawdopodobieństw, które się może trafić, jeśli chodzi o rozkład lootu. No mi się wydawało, że coś było. Ale nic nie ma. Te globusy ogólnie, kurde. Jedna z beczek może? A, widziałem cię, zaświeciła. Dobra, przebiegaj w takim razie, bo tutaj mamy parę zombie do usunięcia po drodze. No tak myślałem, jeżeli mały pierdut, to tak myślałem, że beczka właśnie. Przebiegaj, przebiegaj, koleżko. Musimy to wszystko pousuwać, wracamy po tą beczkę i spadamy. No, 20 punktów Imperium to jest jeden żołnierz na hordy, więc... No chcemy koniecznie to. Okej. For the humans! Wracaj nam po tą beczkę. Ona się nawet od czasu do czasu świeci. To tak jest zbugowane, bo to powinno ci tak co jakiś czas po prostu dawać. Tutaj mnie podnieś i tak dalej, nie? A to nie do końca działa tak jak powinno. For the glory of Quintus. For the glory of Quintus. Podnieś mi tą beczkę i spadamy stąd. Dobra, powijamy się. Nice chaty, GG. 6 na 48 zrobione. Tylko musimy wyjść jeszcze po prostu.
Ładny progres dzisiaj. 6 misyjek już pykło, kurde. Dwie minuty na Hero Mission. Tak trochę ponadplanowo. 20 minut to jest tak git jeszcze. No i okej, wybiegaj stąd. Już tam nic nie staje na drodze. Zombie tak się będą cały czas pojawiać. Tu jest bardzo spoko. No i git.